Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję, obszerną recenzję. Tym razem nie myszki, nie klawiatury, nie słuchawek, ale golarki. Rzeczy, która przy komputerze się nie przyda, ale w codziennym życiu każdego mężczyzny na pewno znajdzie swoje zastosowanie, swoje miejsce. Ja osobiście golarkami elektrycznymi golę się odkąd pamiętam, więc dla mnie to jest urządzenie bardzo przydatne i które też przez to mogłem bardzo dobrze przetestować. O golarce mogę powiedzieć dużo dobrego, natomiast trzeba to też skonfrontować z ceną tego sprzętu, gdyż nie jest to sprzęt tani, a ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tymczasem zaczynamy! Przed nami zestaw, cały zestaw dołączonych akcesoriów do golarki Braun serii 7799CC7. Zanim pokażę Wam część praktyczną, na początek jeszcze co mamy w zestawie, co fajnego dostajemy. Samej golarce przyjrzymy się za chwilę i opiszę Wam ją też dokładnie za chwilę. Warto wiedzieć, że mamy takie fajne etui, w które możemy po prostu naszą golarkę zabrać w podróż, czy po prostu przechowywać. Bardzo fajna rzecz, etui twarde, bardzo dobrze zabezpiecza naszą golarkę. Mamy przewód, którego możemy użyć na dwa sposoby, opowiem Wam o nich za chwilkę. Przewód, jak widzicie, rozciąga się bardzo mocno i wystarczy bez problemu do podłączenia i bazy, i bezpośrednio golarki. To jest oczywiście pędzelek do czyszczenia golarki, natomiast wyczyścić ją możemy chociażby pod bieżącą wodą, ale o tym również za chwilkę. Rzeczą, której się teraz dokładnie przyjrzymy, jest baza czyszcząca. Czyszcząca nie tylko, ponieważ, zobaczycie to za chwilkę sami, ale dlaczego? Ponieważ jest to baza, do której mamy specjalny płyn. Płyn taki wystarcza na około 30 czyszczeń i jego przydatność to około 3 miesiące. Czyli jeśli wyczyścimy golarkę 30 razy lub po prostu miną 3 miesiące, zaleca się taki płyn wymienić. Można sobie te płyny dokupić. Koszt trzech takich płynów to około 60 zł. Moi drodzy, otwieramy bazę. Proszę bardzo. Zasobnik ma pojemność 170 ml, jak widzicie. I uwaga z ogniem, ponieważ jest na bazie alkoholu ten płyn. Po otwarciu wsuwamy to tutaj. I następnie zabezpieczamy. Trzeba także uważać, żeby tą bazą za dużo nie potrząsać, ponieważ to się po prostu może wylać. I moi drodzy, czyszczenie to jest jedna rzecz. Ta baza potrafi przede wszystkim też golarkę naładować. Widzicie tutaj styki oraz na golarce, czyli wkładamy ją w ten sposób i ona przede wszystkim może nam się tu naładować. Druga rzecz to jest oczywiście czyszczenie. Po skończonym goleniu wkładamy ją tutaj, a baza robi swoje. Przy okazji także smaruje te ostrza, więc nie musimy nanosić sami jakiegoś smaru na ostrza, bardzo fajna rzecz. I też suszy nam tą golarkę, suszy nam te ostrza i proces ten trwa plus minus 40 minut. Mamy też tryb szybkiego czyszczenia, wtedy 25 sekund, szybko golarka wyczyszczona i gotowa też do użytku. Mamy tutaj kilka rzeczy, przede wszystkim wskaźnik zapełnienia. Pełne oznacza, że mamy na 30 czyszczeń. Druga ikonka, że już na 7, natomiast trzecia oznacza, że należy ten zbiorniczek z płynem już sobie wymienić. Natomiast jak włożymy golarkę, czujnik powie nam, czy jest w dobrym stanie, czy trzeba ją troszeczkę wyczyścić, czy bardziej intensywnie. No i oczywiście przycisk power i szybkie czyszczenie. Do bazy możemy oczywiście podłączyć przewód, jeśli chcemy z niej korzystać i wtedy powstaje nam już zestaw. Natomiast golarkę, jak widzicie, możemy też ładować bezpośrednio. Ma też tutaj styki na podłączenie tego przewodu. Tak więc wtedy podpinamy ją sobie bezpośrednio i też możemy ładować, jeśli na przykład jesteśmy w podróży służbowej i nie zabraliśmy ze sobą bazy. Natomiast co do samej golarki, seria 7 to już jest prawie najwyższa seria, jedne z najbardziej zaawansowanych urządzeń firmy Braun. Najważniejsze, co musicie wiedzieć, że ta golarka jest w pełni wodoodporna. Poza czyszczeniem bazą, poza czyszczeniem pędzelkiem możemy po prostu ją
w całości zanurzyć pod bieżącą wodą, umyć po prostu w ciepłej wodzie. Mamy zaawansowane elementy tnące, które wystarczają na jakieś 18 miesięcy. Potem należy to sobie wymienić, po prostu kupić taką głowicę i widzicie, to jest bardzo proste, jeśli chodzi o zdejmowanie, zakładanie. I moi drodzy, jest to golarka, którą możemy używać przede wszystkim pod prysznicem, czyli woda jej nie zaszkodzi w żaden sposób, jest w pełni wodoodporna, jak powiedziałem, ale jest to golarka, którą możemy golić się tradycyjnie na sucho albo na mokro przy użyciu pianki i żelu. Ogromna zaleta, ponieważ jeśli ktoś lubi tradycyjne golenie, czyli przy pomocy pianki czy żelu właśnie jednorazową maszynką, nie lubił golarek elektrycznych przez to, że nie można przy nich używać pianki i żelu, no już od pewnego czasu można i to jest po prostu świetne. Ja na ogół golę się na sucho, natomiast czasami zdarza mi się też użyć pianki i też to golenie jest niezwykle dokładne, niezwykle przyjemne po prostu. I zwróćcie uwagę na głowicę. Głowica jest dość duża i mamy tutaj w sumie trzy elementy tnące. Dwa z nich to folie golące Optifoil, opatentowane przez Brauna, bardzo zaawansowane technologicznie, i mamy też ostrza tnące po środku, dość duże. Oczywiście wszystko ze stali nierdzewnej, też woda tutaj w niczym nie zaszkodzi. Co jest też fajne, zobaczcie, sama głowica wygina się dość mocno, dopasowując się do kontury twarzy. Jak widzicie, też przy wygięciu następuje taki ruch cofający tych elementów tnących. I co jeszcze trzeba zaznaczyć, zobaczcie, one potrafią poruszać się niezależnie, wszystkie trzy elementy, w różnych kierunkach, więc dopasowują się do kształtu twarzy, do konturu, do zarostu, po prostu do każdej sytuacji. Golarka posiada też trymer do dłuższych włosów. W tym modelu jest on z przodu. Na ogół jest z tyłu w golarkach, tu jest z przodu, ale w niczym to oczywiście nie przeszkadza. Zanim powiem Wam jeszcze więcej o technologii golenia, trzeba powiedzieć słowo o baterii, o zasilaniu. Powiem Wam, że testowałem już kilka golarek Brauna i we wszystkich jakość tej baterii po prostu robiła ogromne wrażenie. Nawet jak mamy golarkę całkowicie rozładowaną, wystarczy ją podłączyć do sieci na dosłownie 5 minut i możemy się w pełni ogolić. Natomiast jeśli będziemy ładować ją przez godzinę, wtedy jest w pełni naładowana i wystarcza na nieprzerwane 50 minut golenia, czyli jakby to przeliczyć na golenie 5 minut dziennie, wystarczy nam na około 1,5 tygodnia. Więc bateria w tej golarce jest po prostu niesamowita. A na dole mamy wskaźnik. Bateria oraz higiena. Jak włączymy golarkę, zobaczcie, pokazuje mi, że jedna tutaj podziałka zniknęła. A więc golarka jest prawie w pełni naładowana. Jeśli zostanie nam tylko czerwone, już migające tutaj okienko, oznacza to, że mamy jeszcze energii na około 2-3 goleń, jeśli to będą szybkie golenia. Więc też nie jest tak, że zaświeci się czerwone, od razu nam golarka padnie, więc to jest też świetne. I druga rzecz, wskaźnik higieny. Nie dość, że baza nam mówi o higienie, sprawdza poziom higieny, także golarka. Myślę, że to jest na takiej zasadzie, że golarka za pomocą jakiegoś może mikrochipu, który ma w środku, gdyż jest to urządzenie już zaawansowane, oblicza po prostu, ile razy już się goliliśmy, ile czasu minęło od ostatniego czyszczenia w bazie i na tej podstawie też nam tutaj te okienka ubywają. I wtedy należy już przy czerwonym dokonać tej kąpieli w bazie. Miałem Wam powiedzieć jeszcze odrobinkę o samej technologii golenia. Poza tymi zaawansowanymi ostrzami, foliami tnącymi, bardzo dokładnymi ruchomością i niezależnym poruszaniem się, golarka ma jeszcze jedną bardzo fajną technologię. Wy tego nie zobaczycie, ale można to poczuć po prostu na twarzy, goląc się. Jeśli ją włączymy, to cała golarka wykonuje prawdopodobnie tysiące na minutę takich mikrodrgań, mikrowibracji, które właśnie mają też lepiej dopasować tą głowicę do naszej twarzy poprzez takie mikrodrgania. W poprzednich golarkach, które testowałem, tego nie było i tutaj faktycznie czuć to od razu. No i jest tego efekt, przede wszystkim jest tego efekt, dlatego kolejna technologia, która w tej golarce w połączeniu z tymi pozostałymi sprawdza się rewelacyjnie. Jakby Wam było jeszcze mało technologii XXI wieku, mamy coś jeszcze. Zobaczcie. Zielone światełko, niebieskie i jasne niebieskie. Moi drodzy, to są trzy tryby golenia, które możemy dopasować do siebie.
Zielone światełko oznacza, że mamy tryb najbardziej intensywny, czyli golarka pracuje na maksymalnej mocy, czyli po prostu do golenia szybkiego. Jeśli nie mamy czasu, wtedy ustawiamy sobie pełną moc golarki i możemy ogolić się szybko. Ale jeśli ktoś ma bardzo wrażliwą skórę, wtedy zalecam wybrać jeden z trybów, ten niebieski lub jasno-niebieski. Są to bardziej łagodne, bardziej delikatne golenia z mniejszą mocą. I można by powiedzieć, że jest to tylko taki gadżet, natomiast faktycznie różnica jest odczuwalna, uwierzcie mi. Więc powiedziałem Wam już bardzo wiele rzeczy o tej golarce, natomiast pozostało jeszcze przyjrzeć się jakości wykonania, designowi. Osobiście troszeczkę bardziej podoba mi się golarka z poprzedniej serii Waterflex, ponieważ jest po prostu taka bardzo prosta. Ta jest troszeczkę już zbajerowana, przede wszystkim jest większa. Jest większa, jest cięższa, ma większe głowice, ale zobaczcie, mamy tutaj elementy w pełni gumowane, czyli mamy bardzo dobrą przyczepność w dłoni. Jeśli jesteśmy pod prysznicem, po tej golarce leje się woda strumieniami, to chwyt jest naprawdę dobry, pewny. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze takie miejsce chropowate, gdzie nasz kciuk może tą golarkę dodatkowo przytrzymywać, więc bardzo fajnie. I mamy tutaj połączenie elementów z dobrego tworzywa, z dobrego plastiku, z elementami z aluminium. Zobaczcie, cały tutaj ten korpus jest aluminiowy, więc już jakby nie było, materiały klasy premium. Plus ten wyświetlacz, który jest wytrzymały, tutaj mamy dość grube szkło, jest to tak osadzone, że nawet gdyby przypadkiem wyślizgnęła się z ręki, gdzieś uderzyła, raczej tego łatwo nie zbijemy. Oczywiście próbowałem tym rzucać i nie będę próbować, natomiast wygląda to wszystko bardzo solidnie. Golarka jest bardzo dobrze spasowana, elementy gumowe z tym korpusem aluminiowym bardzo ładnie spasowane. A w środku wygląda to tak, mam tutaj napęd tych elementów tnących i również wszystko bardzo fajnie dopasowane do siebie. Tak więc, moi drodzy, teorii było naprawdę sporo. Teraz zapraszam na testy praktyczne. Teraz Wam pokażę, jak ten cały proces czyszczenia golarki wygląda w praktyce. Jak widzicie, golarka się ładuje. Mamy tutaj wskaźnik pojemności tego płynu, czyli zasobnik pełen, nowy, wsadzony niedawno i wymagane jest takie średnio intensywne czyszczenie tej golarki już. Możemy to zrobić w dwóch trybach, albo power i taki zwykły długi tryb czyszczenia, który trwa kilka minut, albo taki szybki 25-sekundowy. Tego sobie właśnie teraz spróbujemy. Wam pokażę jeszcze, jak golarka wygląda przed. Tutaj specjalnych zabrudzeń nie widać, ponieważ ja ją czyszczę regularnie, natomiast nie zawsze odbywa się to w bazie, czasami po prostu myję ją pod bieżącą wodą. No to odpalamy. No i proszę bardzo, szybki program, 25 sekund i gotowe. Golarka oczywiście jeszcze tutaj troszeczkę obcieka, powinna sobie w tej bazie pozostać, żeby porządnie przeschła, natomiast samo czyszczenie odbyło się błyskawicznie. A teraz tryb standardowy. Jak widzicie, szybkie czyszczenie zmniejszyło tylko do jednej kropeczki. No i teraz się nie czyściło znacznie dłużej. Jak słyszycie, odbywa się to etapami. Ten proces wliczony jest także suszenie indukcyjne golarki. Tak więc widzicie, chwila, moment i połowa twarzy ogolona. Druga połowa będzie na piankę. No i lecimy.
No i gotowe, a teraz ostatni etap, czyszczenie. Mamy dwie opcje, albo skorzystać z bazy, czyszczenie Wam już pokazywałem, albo po prostu odkręcamy bieżącą wodę, zdejmujemy ostrza i całą golarkę czyścimy pod bieżącą wodą. W żaden sposób jej to nie zaszkodzi. Jak widzicie, cały czas działa. No i czas przejść do podsumowania. Golarka jest naprawdę zaawansowana, zdecydowanie najlepsza, jaką testowałem, chociażby poprzez ten sam system głowicy. Głowica raz, że obraca nam się, to jeszcze elementy tnące wyginają się niezależnie i do tego mamy jeszcze te mikrowibracje, tryb turbo, który wprawia tą golarkę w takie mikrodrgania, co faktycznie pozwala lepiej dopasować się do konturu twarzy. No i samo wykonanie golarki, zestaw podstawowy, który dostajemy, czyli baza, płyn czyszczący i tak dalej, jest po prostu świetny. Tak więc pod tym względem nie ma się do czego przyczepić. Bateria trzyma świetnie, golarkę ładuje się bardzo krótko. Mamy ją zawsze wyczyszczoną i gotową do użycia. Jedyne, co może boleć w przypadku tego sprzętu, to cena. Cena jest niestety zaporowa jak na razie, natomiast wiem z doświadczenia, że golarki Brauna dość szybko tanieją. Dobrym przykładem jest chociażby golarka Waterflex, świetna golarka z niższej półki cenowej, ale również warta polecenia, która już teraz kosztuje około 400 zł, a jak ją testowałem ponad pół roku temu, to była cena jeszcze sporo wyższa. Dlatego miejmy też nadzieję, że model 799 CC7 też stanieje, będzie bardziej dostępny, ponieważ sprzęt wart polecenia. Tak więc na dzisiaj to by było na tyle. Za chwilkę jeszcze podsumowanie testów. A pamiętajcie, że warto też wejść na mojego Facebooka i codziennie zaglądać na kanał, bo ciągle tam coś się dzieje. Pozdrawiam Was, cześć!